Dawid od MRF-a, Dawid od MRF-a. A tu kolega nawet nie wiem. Ale też nie może być ziomek od KXD, bo już jest w kilku też. Ja pierdzielę. A mój pitbike dalej rezerwa się nie załączyła. No kurna, dziad taki ekonomiczny. Lepiej jak skuter. Brać te buty jednak, bo zaraz sobie nogi połamę, coś tak czuję. Jednak to prawda, nigdy nie ma takich wypadów, że na spokojnie. Gość 13 lat się lepiej niż ja ubrał do takiego jazdy. Garbus, Volkswagen, o chyba nam zjeżdża. Pewnie pani, dobra kobita. Łapie ten pitbike przyczepność, jak się idzie ogniem. Normalnie go tak wbija w piach. Kurna, ta przednia opona Maxxisa to zajebista jest. Tylko z tyłu trochę słaba. Co to za jakaś widownia? Tylko publiki brak. Ja to powiem ci, że ja to nie przygotowany dzisiaj. Ale ogólnie to powiem ci, że ten. Ja jak tu niby wjeżdżam, to tego Tomka by pasowało zapytać. Chyba, że ty go pytałeś. No to w sumie no można tak na spokojnie. Wyszło, że skończyłem na torze kompletnie nieubrany. Sobie tylko zaraz nóg nie połamał. Albo się pitbike rozwija. Ale powiem wam, tu bym pozapierdzielał tak na pełnej manecie. Dobra, podszykuję tego pitbike'a, to może kiedy wpadnę, to taki lepszy przejazd pokażę. Sobie krzywdy nie zrobi. Ja to powiem ci, tak nie chcę za bardzo pałować, bo tu brak kilku części. Jeszcze... Ja to powiem ci, żeby tu poupalał trochę, ale no buty to trzeba mieć i ochraniaczem założył, bo jak na tych kamieniach się wyłożysz, to ja pierdzielę. Dziwne uczucie, jakby mi się coś koło odkręciło. Mam nadzieję, że nie ma luzu już na półkach i mi się główka ramy nie odkręca. Zaraz odpadnie kierownica. Albo zaraz będę półek szukał. O, tu jak las wycięli.
Nie wolno jeździć! Dobra, to uciekamy! Spoko typ! To spierdzielamy! Miga kamerka? Miga kamerka? O, to git! U, a jak ci się z tyłu ten przewód przetarł hamulcowy? No wiem, bo jak jechałem, to tutaj śrubka była taki przykręcona. No i tarło oponę. No i jak siadało, to do koła leciało. A też masz ładnie ten wydeszek wypalony na fioletowo. To ile ty za niego dałeś? Bo to nowy kupiłeś, nie? 2900? Rajciuń. Jeszcze raz? No, ten tak ponad 3. Ale to używany. A ten zawory, coś sobie w nim regulowałeś, czy takie rzeczy? Ja nie wiem, to tam tata czasami coś tam robi. Ogólnie w nich właśnie, czy w tych, czy w ogóle ten, to tutaj masz o do tego. Tu masz górny zawór, a tu masz dolny i trzeba mieć szczelinomierz i nie wiem jakie u ciebie luzy są, u mnie na przykład jest na sącym 10, a tu 15 i tam na magnecie ustawiasz sobie te, tylko tu musisz świecę wykręcić, zobaczyć czy tłok jest na górze i trzeba właśnie sprawdzić te zawory, bo jak się rozreguluje, to on właśnie tak na przykład jak gasisz, to czasem z wydechu strzeli czy coś, to znaczy, że już luzy są złe i ogólnie wtedy silnik tak bardziej się męczy i to się zużywa bardziej, trzeba też tych zaworów pilnować.